Boże, no myślę, że ja nogi to na loterii wygrałem. Halo, słucham. Halo, no, to co się pan nie odzywa? Co ja będę tu śpiewał do domofonu? Jaka naprawa? No przepraszam pana bardzo, ale trochę pomyślunku. No jakbym miał domofon zepsuty, to bym chyba z panem tu nie gawędził przed domofon, nie? No, gdzie się domofon popsuł? To niech pan tam dzwoni, a nie tyłek pan za... No tyłek pan zawraca dziadkowi, który ma 82 lata, no naprawdę. No to jak ich nie ma w domu, to jak się pan z nimi umówił? Tak, tak, sroty, pierdoty, ciotka Matylda, pewnie się pan w ogóle z nimi nie umówił, tylko pan jest złodziejem, który się podszywa pod naprawę domofonów. No, to jak pan nie jest złodziejem, to se pan przyjdzie na tą godzinę, kiedy ich w domu zastanie. A jak pan jest złodziejem, to ma pan dwa wyjścia. Albo dzwonię na policję, albo co gorsze, zejdę z parasolu do pana. No, to pan niech wybiera, albo trzecie, niech pan spiernicza. No, no, to żeśmy się dogadali. Miłego dnia!